Dzień dobry, Jacek Mielnik. Zapraszam do kursu MikroTik na Start. Podstawy konfiguracji routera. Czego możemy się spodziewać po tym kursie? Mianowicie, tematyka tego kursu przygotowuje do konfiguracji urządzenia MikroTik, w którym zainstalowane, zaimplementowane jest oprogramowanie router OS. Kurs ten podzieliłem na cztery części. I pierwsza część dotyczy wstępu do mikrotika. Mianowicie, e, chciałbym pokazać Ci, e, czym jest ten mikrotik, e, dlaczego warto go e, tutaj m, sobie skonfigurować, zakupić, używać w domu. E, taką niekwestionowaną rzeczą na pewno jest to, że router jest jednym z najważniejszych urządzeń sieciowych w domu czy w małej firmie. Dlatego też rozwiązanie łotewskiej firmy może w sposób profesjonalny tutaj podnieść funkcjonalność naszej sieci domowej bądź też w małej firmie. Pokażę także w szkoleniu w jaki sposób możemy połączyć się właśnie z tym urządzeniem. No, na pewno będziemy łączyć się za pomocą takiego oprogramowania, takiej aplikacji, kim będzie Winbox. Ale także mamy możliwość łączenia się tutaj przez e, stronę internetową, możemy tutaj łączyć się także przez e, konsolę. Kolejną czynnością jest oczywiście nawigacja w systemie e, Router e, OS. E, I tutaj właśnie pokażę te najważniejsze takie e, opcje, które będziemy sobie e, mogli skonfigurować w naszym kursie. Następnie aktualizacja routera MikroTik. Każde urządzenie powinno być tutaj aktualizowane, po to abyśmy mogli mieć zapewniony no, ten najbardziej świeży, aktualny, a także bezpieczny dostęp do tego naszego urządzenia. Ostatnią rzeczą w tej pierwszej części jest oczywiście adresowanie, czyli tutaj skonfigurujemy sobie interfejsy sieciowe, skonfigurujemy sobie, przypiszemy adresy IP dla naszych tutaj interfejsów. Następnie pokażę w jaki sposób interfejsy w routerze możemy łączyć, czyli bridgeować tutaj, mostkować. No i skonfigurujemy sobie serwer DHCP, który będzie przydzielał adresy IP dla naszych urządzeń w sieci. Drugi dział to jest oczywiście połączenie z internetem i tutaj podstawowa konfiguracja z dostępem właśnie do tej sieci. Dalej pokażę konfigurację sieci bezprzewodowej. Następnie konfiguracja Hotspota, czyli możliwości takiego punktu dostępowego, między innymi dla gości, czy to gdzieś tam w domu, czy w małej firmie. No i możliwość także rozszerzenia naszej sieci bezprzewodowej o dołożenie kolejnego routera. I tutaj chciałbym pokazać właśnie, na czym polega WDS. Trzeci dział to bezpiecznie w sieci. I tutaj Myślę, że taką niekwestionowaną rzeczą jest choćby konfiguracja i blokada niedozwolonych stron WW, a także pokaże, w jaki sposób możemy tutaj włączyć m.in. limit pobierania i wysyłania danych dla całej sieci, czy choćby na przykład dla. Konkretnego tutaj użytkownika, czwarty, ostatni dział to jest bezpieczny mikrotik. I tutaj wybrałem akurat możliwość wyłączenia niepotrzebnych usług w routerze OS jako ten wariant taki priorytetowy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszej, naszego urządzenia, a także możliwość. Tutaj logowania się pomaga adresie, jeżeli chodzi właśnie o dostęp do naszego urządzenia przez Winboxa. Kurs ten jest głównie przeznaczony dla osób, które nigdy nie korzystały z Mikrotik'a, ale także dla osób, które chcą tą swoją wiedzę tutaj uaktualnić, poszerzyć. Zapraszam cię do kursu Mikrotik na start – Podstawy konfiguracji routera.